To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 223, Słownik Talentów, sezon drugi, organizator. Nazywam się Dominik Juszczyk, pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Ten odcinek jest częścią drugiego sezonu z serii Słownik Talentów. W drugim sezonie, w każdym odcinku tej serii, możecie posłuchać mojej rozmowy z dwoma lub trzema osobami, które mają ten talent w swoim top 5. Listę odcinków już zrealizowanych w ramach tej serii możecie znaleźć na stronie npp.run/talenty. Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu z serii Słownik Talentów. Dawno nie było Słownika Talentów. Dzisiaj jest o organizatorze, talencie Arranger, i rozmawiam z dwoma osobami, z Karoliną Majdę i z Wojtkiem Rozikiem, którzy chciał podzielić się swoim talentem i opowiedzieć o tym, jak ten talent wygląda w praktyce, jak pomaga, jak przeszkadza, jak był rozwijany, gdzie jest widoczny w pozytywny sposób, gdzie czasami trzeba go okiełznać, bo i takie są sytuacje. A ponieważ ja też mam talent organizator w top 5, więc też się aktywnie włączam do tej rozmowy. Także zaraz zapraszam na rozmowę. Taka tylko jeszcze jedna informacja. I Karolina i Wojtek są w społeczności intencjonalnie. I tak ich tam znalazłem. Zapytałem społeczności intencjonalnie, kto chciałby wystąpić w podcaście. No i okazało się, że Karolina i Wojtek mają właśnie talent w swoim top 5, no i takim sposobem znalazł się w podcaście. Także warto być też intencjonalnie, jeżeli chcecie czasami wystąpić w podcaście. Nie jest to gwarancja, ale zwiększa prawdopodobieństwo. A teraz do rozmowy. Witajcie, Karolino i Wojtku. Cześć. Nagrywamy dzisiaj, tak? Nagrywamy dzisiaj o organizatorze, którego ja też mam w swoim top 5. Jestem ciekawy naszej rozmowy. Mamy trzy osoby z tym samym talentem. No i porozmawiamy sobie o jego mocnych, jasnych stronach, dojrzałościach, ale mam nadzieję, że też tych ciemnych, po to, żeby pomóc innym sobie z tym radzić. Tych, którzy nie mają tego talentu, albo też tym, którzy mają. Ale zanim zaczniemy, jak zwykle przedstawienie. Po mojej prawej pierwsza na moim ekranie jest Karolina, więc Karolino, gdybyś mogła się przedstawić, kim jesteś, co robisz. Jakie masz talenty? Jakie masz top 5? Dobra, cześć. Karolina Majdę. Ja na co dzień jestem Scrum Masterem, pracuję w branży IT, czyli pracuję nad efektywnością zespołów i nad procesami, optymalizacjami procesów, więc tu ten organizator fajnie, już mogę zdradzić, że fajnie mi pomaga. A w moim top 5, oprócz oczywiście organizatora, którego mam na piątym miejscu akurat, mam zbieranie jako pierwsze, odpowiedzialność, uczenie się, intelekt i właśnie organizator na piątym. Mhm. Współdzielimy trzy w top 5, a wszystkie też ja mam w top 10, więc jest to ciekawe. Dzięki, Karolina. Wojtek, to samo pytanie do ciebie. Wojtek Mrozik, tak, Wojtek Mrozik, z zamiłowania i z wykształcenia naukowiec, człowiek ciekawy świata, pracuję na uniwersytecie, zajmuję się różnymi badaniami, no i też tutaj ten organizator pomaga w wielu sprawach. Moje top 5 to jest uczenie się, indywidualizacja, zbieranie, organizator i odkrywczość. Dobra, czyli mamy zbieranie u dwóch osób, mamy uczenie się u trzech osób. Zobaczymy, jak to będzie też widoczne. No dobra, słuchajcie, jak wiecie, słuchałeś tego podcastu i tej serii, no to wiadomo, że zaczniemy od tego, jak ten talent jest u was widoczny, gdzie go najbardziej zauważacie. No, idziemy na razie szeroko, a potem będziemy schodzić w dół. Więc znowu może Karolina, gdybyś mogła powiedzieć, gdzie najbardziej widzisz ten talent zawodowo, a jeżeli masz też ochotę w życiu prywatnym, to chętnie też usłyszę. To zawodowo to tak we wszystkim właściwie, bo to są elementy, które rzeczywiście mi się przydają na co dzień, ale prawda jest taka, że ten talent, ja w ogóle go najbardziej poczułam z tych moich, jak zrobiłam cały, nie tylko top 5, tylko cały ten pakiet, więc wiem, jak mam wszystko, ale z tego top 5 pamiętam, że organizator to było coś takiego, że
O, tak, to mam. Mam to od zawsze i czuję, że to jest takie moje, więc to było rzeczywiście coś, co od razu wiedziałam, że mam. I chyba właśnie dlatego, że to jest mocno widoczne w życiu prywatnym też i po prostu w tym, co robię, bo przydaje się to i do takiej zwykłej organizacji domu, i do jakichś, nie wiem, planowania rozwoju, podróży, wyjazdów wszelkiego rodzaju, więc jakieś wydarzenia rodzinne czy cokolwiek takiego. Także to jest coś, co też moi bliscy bardzo mocno zauważali i zauważają, że właśnie jestem takim trochę koordynatorem różnych wydarzeń czy projektów, nawet takich rodzinnych. Więc bardzo widoczne. Zaraz do tego jeszcze będę głębiej pytał, ale to może jeszcze tak u Wojtka najpierw zapytam ogólnie. No to ja mogę się podpisać pod częścią rzeczy, które powiedziała Karolina, szczególnie a propos po prostu organizacji życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Ja uwielbiam, powiedzmy, pewne rzeczy planować. Oczywiście potem się tych planów nie trzymam, ale to jest już inna rzecz, bo ja też planuję w trakcie tego, co się dzieje, tak? Czyli jeżeli coś się zmienia, no to właśnie organizator jest taką umiejętnością, która mi pozwala jakby bez problemu przełączyć się na nowy tryb. Okej, coś się zmieniło, no to mogę coś nowego szybko wymyślić i nie wiem, jedziemy gdzieś, jest korek, to nawet nie patrząc, nie wiem, na nawigację, to możemy jechać tędy, bo wcześniej przecież sprawdziłem mapę i wiem, nie? Więc to są tego typu rzeczy. W pracy zawodowej przeszkadzał mi na początku, bo po prostu angażowałem się w zbyt wiele rzeczy, zawsze chciałem robić ileś projektów na raz. A teraz z kolei pomaga, bo jeżeli właśnie dzieje się coś niespodziewanego, czy tam w trakcie jakichś eksperymentów, czy po prostu w projekcie, to wiem, że sobie z tym poradzę i to poradzę sobie, powiedzmy, w miarę dosyć szybko. To jest jeden z talentów, który w nazwie zawiera już dużo wyjaśnienia, czym ten talent jest, nie? W porównaniu też do innych talentów, gdzie trzeba trochę bardziej szukać tego połączenia. I oboje mówiliście o organizowaniu. Ja bym trochę chciał. Organizowanie generalnie mówi trochę o wzięciu odpowiedzialności, o tym, że jest jakiś cel i my znajdujemy sposób realizacji tego celu, że jest nic, a potem jest coś więcej. Gdybyście mogli, mogła podać przykłady czegoś takiego konkretnego, co zorganizowaliście przy pomocy tego talentu, żebyśmy mogli zobaczyć też, jakiego sposobu działania, myślenia były tam widoczne. Więc może Wojtek, czy masz jakiś taki przykład z czegoś, co organizowałeś? Czy to prywatnie, czy zawodowe? No. Generalnie powiedzmy, skupię się na wakacjach, bo to zwykle na mnie najczęściej spada. Tak bym powiedział, że jak na przykład gdzieś wyjeżdżamy, nie wiem, na tydzień, na 2 tygodnie, no to jestem taką osobą, która odpowiada za planowanie tego, co będziemy robić. A że po prostu rodzinnie wiele rzeczy lubimy robić takich samych. Dziewczyny, powiedzmy, może nie zawsze się ze mną zgodzą, ale wiemy tam, nie wiem, nie lubimy leżeć na plaży, lubimy zwiedzać, lubimy coś tam gdzieś jeździć. Więc jestem taką osobą, która wcześniej po prostu sobie siada. Nie wiem, jedziemy, nie wiem, do Grecji, tam na jakieś miejsce, no to co jest w okolicy, co możemy zwiedzić i jak to logistycznie rozwiązać. Czyli tego dnia pojedziemy tutaj, bo jest, nie wiem, blisko, a przy okazji zobaczymy to, no bo będzie po drodze, jak będziemy wracać, to jeszcze zobaczymy tamto albo zrobimy coś tam innego. Więc ten talent generalnie tak działa, że właśnie on mi pozwala optymalizować, nie wiem, drogę, podróże. A też oczywiście gdzieś tam mam jakiś plan B, czyli nie wiem, to coś się nie udało, bo nie możemy tam dojechać, no to wyciągam plan B po prostu z drugiej kieszeni, który mówi, no ale przecież możemy jechać tutaj, no bo też było gdzieś to tam w planach i nic się nie stało, że możemy to zobaczyć, to co planowaliśmy na Jasne. przykład jutro, nie? I zmiana planu nie jest też przeszkodą, nie jest czymś strasznym. No zmienił się plan, no to zmienia się plan. Ja mam też może dopowiem, bo ja mam elastyczność na szóstym miejscu albo na siódmym, więc ona bardzo mocno się przenika u mnie z tym organizatorem, więc jakby zmiana okoliczności nie jest problemem w dostosowaniu się, nie? Jasne, plus masz odkrywczość na miejscu piątym, która też często zasila w pomysły, okej, okay, to co można jeszcze do tego dorzucić, nie? Do tego obszaru optymalizacji. I to jest czasami męczące. Tak, do tego też wrócimy. Karolina, jakiś konkretny przykład rzeczy, o które organizujesz? Mam fajny przykład, o którym zaraz opowiem, ale najpierw chciałam się tylko odnieść, bo rzeczywiście wyjazdy i takie szczególnie w jakichś większych grupach zorganizowanych to jest coś, co mocno widać i może trochę wyprzedzę, ale tutaj u mnie było na przykład trochę takich ciemnych stron, ale powiem wam, że w pewnym momencie odkryłam, jak bardzo przyjemne jest
pojechać na wyjazd z inną osobą, która też ma tego organizatora bardzo wysoko, bo nagle się okazuje, że ja nie jestem tą jedyną osobą, która o tym myśli i która nie wiem, planuje właśnie, że coś może trzeba poustawiać albo zaplanować, więc to jest taka fajna ulga czasem wybrać się z takimi osobami. Taka Jasne. personalna. To jeszcze dygresja do dygresji, zanim pójdziesz dalej, to też jak pracuję z ludźmi z talentami, no to zawsze patrzę na dynamikę talentów, nie? I tutaj ta dynamika talentów u Ciebie i u Wojtka, czym się różnicie, no to jest właśnie u Ciebie obecność tego odpowiedzialności. I ta ulga, o której mówisz, ona też czasami jest słyszalna u osób, które mają odpowiedzialność. Ktoś inny wziął odpowiedzialność za coś, nie? I ja mogę sobie chwileczkę odpocząć, poczuć tę ulgę. Więc to może być to jedno z drugim połączone. Nie wiem, czy tak jest, ale słyszę takie ślady. Pewnie trochę tak. Dobrze, przykład. A przykład, którym chciałam się podzielić, to z tych wakacji organizowaliśmy dla mojej mamy urodziny okrągłe, takie niespodziankowe. Znaczy wiedziała, że coś będzie, ale nie wiedziała nic i wydarzenie było jednodniowe, trzeba było wiele rzeczy skoordynować, łącznie z tym, że to wiadomo, tam nie wiem, dekoracje, jakieś menu, trzeba było ją wyprosić z domu, zająć ją w jakiś sposób na kilka godzin. Listy gości też do końca nie znała, trzeba było, wiecie, wszystko sprzątnąć, ogarnąć i tak dalej. Ja się dobrze w takich tematach czuję, więc było trochę takiego układania i przed planowanie oczywiście, co trzeba zrobić, nie wiem, dzień przed, co trzeba zrobić 2 dni przed, u kogo przetrzymać zakupy, kto pojedzie na zakupy, kto je zrobi, kto poinformuje, kto coś tam, ale w samym dniu w ogóle spotkania to też było bardzo ciekawe, no bo tutaj mama była gdzieś tam na jakichś zabiegach w spa, żeby ją zająć, tu trzeba było jeszcze płatność jakąś zrobić, tu ktoś musiał ją odebrać, a tutaj trzeba było rzeczywiście tą kolejność gotowania ustalić, tą kolejność przygotowywania, żeby wszystko było spięte i żeby było dużo ludzi do pracy, wszyscy chętni, ale rzeczywiście ktoś musiał to skoordynować i gdzieś tam to było dla mnie bardzo naturalne. I... Jasne. Rozumiem, że udała się impreza, mama Tak, zadowolona. tak, tak, super. Super. Używać takich słów jak optymalizacja i koordynacja. Ja też ze swojego doświadczenia bardzo często jak coś robię, to właśnie mówię o optymalizacji. Nie o zmianie, nie robieniu od nowa, tylko że co zrobić, żeby to lepiej działało. I trochę tutaj chciałem podpytać Was, jak patrzycie na jakiś obszar, którym się zajmujecie. Jest coś, jakoś działa i Wy przychodzicie z Waszymi talentami organizator. I jak to jest tak w Was widoczne, jak się pojawia ta myśl, czy to jest bardziej racjonalne, myślowe, czy instynktowne, czy intuicyjne, że czujecie, kurczę, można to trochę zamieszać, pozmieniać, żeby było lepiej. Czy to jest przemyślane, czy jest na zasadzie, nie wiem, automatycznego działania wszędzie zawsze? Jak to jest z tą optymalizacją w różnych obszarach, czy projektu, czy prywatnie, czy zawodowo? Którykolwiek z Was chce zacząć, to zapraszam. Dobra, to znowu ja zacznę. Wiesz co, u mnie to jest tak, że po prostu nazwijmy to jakimś tam wewnętrznym, wiesz, ten gut feeling. Coś tam czujesz, że nie gra, ale jeszcze nie wiesz co. I wtedy oczywiście jest ta dynamika innych talentów u mnie, które są tam połączone z myśleniem i tam zaczyna się rozkmina. Czasami jest to od razu widoczne, na przykład jeżeli, nie wiem, są ustawienia mebli albo po prostu coś tam w pokoju nie gra, no to jesteś w stanie, okej, ja przestawię stół w tą stronę, no to wtedy już się czuję lepiej i to gra. A czasami gdzieś tam w projekcie, no trzeba się trochę głębiej zastanowić i żeby znaleźć tą rzecz, która, nie wiem, jakaś mechanika, metody nie działa na przykład, no to też trzeba to przemyśleć. Albo coś tam innego, albo po prostu z kimś trzeba porozmawiać na zasadzie, że można kogoś pracę trochę usprawnić, jakby po prostu sprzedać mu jakiegoś tam, słuchaj, a jakbyś to zrobił tak, to wtedy to widać tą różnicę, bo na przykład ludzie właśnie, rzeczywiście, nie, proces jest przyspieszony, bo nie muszę robić 3 dodatkowych rzeczy, bo udało się to zrobić. Ja czasami, może nie wiem, jest to ciemna strona w pewnych aspektach, to jest taka szukanie drogi na skróty, bym powiedział. Czasami jest to bardzo pomocne, ale czasami powoduje, że musisz się wrócić, nie? Kawałek i ten skrót okazał się dłuższy niż pierwotna droga. No ale cała zabawa na tym polega. Nie? Jasne, jasne. Karolina? Tylko dodam, najważniejsze, żeby z tego się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski, nie? Wtedy niekoniecznie ten skrót był takim pójściem na skróty, tylko też można coś dalej z tego pójść.
Ja chyba tak sobie myślę, że chyba głównie to jest jakaś intuicja. Nie potrafię tego wyjaśnić. W sensie teraz oczywiście zawodowo, jak mam już ileś lat doświadczenia, to też jest tak, że ja widziałam niektóre rzeczy i wiem, że niektóre rzeczy po prostu mogą się lepiej sprawdzić i mam ileś przykładów, czy z takiego, z czegoś, co faktycznie doświadczyłam, bo byłam w jakimś zespole, czy bo byłam w jakimś procesie, który fajniej działał, bo miał jakieś elementy. A z drugiej strony, i tu mnie wspiera akurat input, bo mam ileś case'ów od znajomych z konferencji, z podcastów, z książek, które też mi podsuwają, że coś może działać inaczej i lepiej. Ale sobie przypominam także na samym początku wejścia w drogę zawodową w ogóle, gdzie tego doświadczenia nie miałam praktycznie nic, to ja i tak gdzieś proponowałam i w kółko coś mi nie grało i coś mówiłam, że coś jest nie tak. Może niekoniecznie wiedziałam, jak to nazwać, jak to rozwiązać, ale bardzo łatwo mi jest powiedzieć, że coś mi nie gra, że coś czuję, że jest nieoptymalnie albo że mogłoby być lepiej. Niekoniecznie od razu mam rozwiązanie, ale mam taką intuicję do wskazywania tych trudności. Prywatnie jest trochę łatwiej, bo szybciej testuję po prostu. Skracam sobie tą ścieżkę i na przykład jak coś jest, nie wiem, czy w domu, czy w takiej organizacyjnej, mocno organizacyjnej, głównie w domu sprawie, to po prostu coś przestawię, tak jak tutaj Wojtek wspomniał. Coś przestawię, coś spróbuję i jest łatwiejsze do odwrócenia ewentualnie i do wdrożenia. Ciekawe, co mówicie, i też trochę odniosę się do ostatniej twojej wypowiedzi, Karolina. To jest połączone też z tym, co mówił Wojtek. Ja się uśmiecham, bo ja w swoim otoczeniu czasami jestem znany jako ten, który zaraz, że coś powie, że coś będzie testował, albo że czymś eksperymentował. To jest dla mnie bardzo połączone z tym talentem, że ja czasami nie wiem, czy to zadziała, czy nie zadziała, ale eksperyment jest wartościowy sam w sobie, bo da wynik negatywny lub pozytywny. I negatywnym wynikiem to nie jest to, że się nie udało, że jest fail, tylko nauczyłem się, wiem, że to jest ścieżka fałszywa, idę w inną stronę. Czasami ten organizator dla mnie jest bardziej eksperymentatorem niż organizatorem takim proaktywnym. Ale to też się zgadza, bo jak ja tak sobie myślę o tych bardziej takich namacalnych przykładach, typu, nie wiem, chciałabym jakąś szafkę zorganizować bardziej, żeby rzeczy były lepiej poukładane, to czasami też trzeba po prostu wszystko wyjąć, żeby w ogóle móc to na nowo włożyć, nie? Że trzeba zobaczyć, jak to wszystko się jest ze sobą. Być może dojdzie do prawie tego samego układu, ale. Jasne. I tutaj chciałem podpytać właśnie dokładnie w tym kontekście, jak działa wasz organizator? Bo ja znam dwa tryby. No pewnie też są odcienie szarości, świat nie jest zero-jedynkowy, ale takie dwa główne tryby, które znam, to jest jeden, to jest brute force, nie? Mam ileś elementów ruchomych, przekładam we wszystkie możliwe strony, aż wyjdzie coś dobrego. A drugi to jest metodyczny, procesowy, że mam na przykład jakiś obszar, wiem, że chcę go zoptymalizować, to odpalam jakiś model myślowy, akurat lubię modele myślowe, można to nazwać procesami i tak dalej, i mówię, ok, to jest ten obszar, który będę optymalizował, organizował, ale podejdę do niego za pomocą narzędzia, które mam przetestowane w różnych obszarach. No i teraz w waszym kontekście, do czego wam bliżej? Do tego, który potrząsa pudełkiem, aż wyjdzie to, co się chce? W wyolbrzymieniu, w cudzysłowie oczywiście. Czy tym, który ma narzędzie do tej sytuacji, wybieram to narzędzie i tym narzędziem delikatnie, świadomie te kolejne kroki robię. To mogę tym To razem ja zacisza, tak? zacząć. Jasne, chwilę, Karolina. W sumie to ciśnie mi się od razu, to zależy. Ale to zależy pod tym kontekstem, że chyba staram się nie przesadzić, jeżeli na przykład coś jest zbyt proste, czy zbyt mało, nie wiem, czasochłonne, to nie dobierać narzędzia na siłę. W sensie takim, że czasami po prostu ten brute force, o którym wspomniałeś, jest najszybszym sposobem na sprawdzenie i najszybszą metodą na sprawdzenie. I to pewnie będzie, nie wiem, jak się pakuje, tak? Jak pakuje bagażnik samochodu, to pewnie powpychanie, poukładanie, pokombinowanie będzie po prostu szybsze, chociaż w sumie też są jakieś elementy, które zawsze się na spodzie kładzie czy coś. Natomiast jeżeli tak myślę o takich bardziej procesach, albo właśnie o pracy, albo nie wiem, o organizacji rozwoju, czy czegoś, to już się zastanawiam nad wykorzystaniem narzędzi. I tu przychodzi mi chociażby do głowy taka, nie wiem, czy podawać konkrety, bo Pewnie, że tak. to taka zmodyfikowana trochę macierz Eisenhowera. W sensie, jak macierz jest tam ważne, pilne, to ja bardziej w kontekście duży wpływ, mały wpływ i duży koszt, mały koszt, czyli takie szukanie takich quick winów,
co może nam najszybciej dać ten uzysk optymalizacji. No ale też myślenie systemowe to jest coś, co ja dopiero zaczynam poznawać bardziej, ale w kontekście pracy w dużych organizacjach i też w tych systemach złożonych w IT, to myślenie systemowe myślę, że jest takim narzędziem, które mocno pomaga w tym kontekście. Jasne. Dzięki. Dzięki za wyważone podejście, wyważone odpowiedź też, nie? Dzięki. Wojtek? U mnie to wygląda najczęściej tak, że jeżeli nie znam problemu, jest coś na szybko, tak, problem się pojawił, to prawdopodobnie ten brute force, ale nie taki może, wiesz, brutalny na dzień dobry, jest najszybszym rozwiązaniem, bo tak jak Karolina powiedziała, to jest coś, co pozwala ci na szybko w ogóle przetestować jakiekolwiek rozwiązania. Ale najczęściej to jest kombinacja tych dwóch form, bo robisz coś przed chwilą, brute force działa, a za chwilę widzisz, że nie działa, więc może coś metodycznie trzeba zrobić. Potem coś zaczynasz robić metodycznie i już widać, że znowu można brute force użyć, żeby przyspieszyć cały proces, nie? I to się tak przekłada jedno z drugiego. Jeszcze chciałem dodać, że jakby ten, wspomniałeś wcześniej o eksperymentach, ja to mogę już jakby dosłownie potraktować, no bo po prostu robię eksperymenty fizyczne w swojej pracy. I to tak jest, że to mi pozwala część eksperymentów sobie fajnie zaplanować, ale też wymyślić nowe, których nie planowaliśmy. I czasami jest ta przestrzeń, że słuchajcie, zostało nam trochę czasu, nie? To może coś jeszcze wrzucimy tutaj, więc czasami też się tak zdarza, że robimy jakieś tam dodatkowe elementy, których nie planowaliśmy, ale przez to, że no też jakby mój zespół mi tam ufa i wie, że jak coś wymyślę, no to najczęściej ma to ręce i nogi, to czasami udaje się dorzucić jakieś tam ciekawe kąski do tego. Jasne. Dopytam teraz od razu też w tym kontekście, co powiedziałeś, Wojtek, bo często ten talent w takich skrótowych materiałach jest opisywany jako żongler, żonglowanie, żonglerka, czyli utrzymywanie iluś tam rzeczy w powietrzu i umiejętność dostosowania wielu elementów naraz. I chciałem zapytać, jakie są wasze granice żonglowania projektami, zaangażowaniami, rzeczami, które robicie jednocześnie? I skąd wiecie, że to ja jeszcze mogę dorzucić właśnie tę jedną rzecz? A skąd wiecie, nie, nie, tego już nie zrobię, to będzie za dużo i wszystkie piłeczki spadną. Oczywiście w przenośni. Znaczy powiem tak, że czasami u mnie jest, że nie boję się upuścić czegoś, co już mam w ręku, żeby złapać coś nowego. Więc myślę, że to jest ta ciemna strona, więc tutaj ja muszę uważać z kolei właśnie jak dorzucam, czy rzeczywiście mogę coś wyrzucić z tego żonglowania, czy jednak powinienem zatrzymać sobie te rzeczy, które mam i przynajmniej dowieść się do jakiegoś tam momentu, które albo są skończone, albo nie wiem, mogę komuś przekazać, albo odłożyć. Więc to jest ten największy u mnie problem, tak bym powiedział. Ile mogę maksymalnie? Nie mam pojęcia. Sky is the limit. Prawdopodobnie tak, no. Znaczy już wiesz, po prostu po latach jakieś tam doświadczenia i wieku, no to słucham, nie wiem, swojego ciała, które mi mówi, że jestem na przykład przemęczony, więc coś powinienem odrzucić, tak? Czegoś nie powinienem brać. Jeżeli coś pożera mi za dużo czasu, a nie ma z tego wyników, no to kiedyś brałem ileś tam projektów, się angażowałem w ileś projektów, które nie przynosiły jakichś tam, powiedzmy, takich zysków, ile było włożone w to pracy. Więc to też się jakby nauczyłem oceny albo na samym początku, albo jak tylko, jak ten projekt, nie, na przykład jakieś tam rusza, czy to się, nazwijmy no tak kolokwialnie mówiąc, czy to się opłaca, nie? A, więc to jest, myślę, coś, co pozwala mi ocenić, czy jestem w stanie wziąć więcej, czy to już jest ten limit, nie? Super, dzięki za odpowiedź. Karolina? Nawet ostatnio miałam taki przykład, że zorientowałam się dopiero po wzięciu iluś tam tych piłeczek, że to jednak jest za dużo. I mam wtedy taki mechanizm, że albo staram się coś innego dokończyć jak najszybciej, albo po prostu coś sobie odpuścić. Ale rzeczywiście jak zaczęłam się zastanawiać, czemu w ogóle tak biorę te kolejne rzeczy, skoro mam już na talerzu ileś, to jest to chyba jakaś forma nudy. I to jest ta ciemna troszkę strona. I zauważyłam rzeczywiście, że jak trochę się, tak wiecie, nudy w cudzysłowie oczywiście, że jak trochę na przykład jakieś inne tematy stoją albo toczą się wolniej, nie widać tak bardzo efektów, to jest takie poczucie, że jest ta przestrzeń, żeby coś jeszcze zrobić i wtedy się coś bierze. Wiąże to po prostu z nudą, a się okazuje, że to jednak było złudne. Natomiast to jako ciekawostkę, taką trochę dygresję, ja na przykład odkryłam całkiem niedawno,
że tego swojego organizatora jestem w stanie tak usatysfakcjonować, jak sobie coś zaplanuję, tak zorganizuję na papierze i nawet jak tego nie wdrażam, to już jest taki, wiecie, taka mała satysfakcja, tak? Typu wymyśliłam sobie, że a może pojadę na kilka dni w góry, ułożyłam plan wycieczki, co zwiedzę, kiedy przejazd, skąd, dokąd. Super, organizator usatysfakcjonowany, chociaż plan na razie sobie leży. 100% podpisu i pod nudą i pod planowaniem, które nie będzie nigdy jakby wykorzystane. To jest bardzo ciekawe, co mówicie, bo tak jak powiedziałem też, ja mam organizatora. Czasami dla mnie ten organizator nie działa jako nuda, tylko jako rozrywka. Zwłaszcza z połączeniem ze zbieraniem. Jak wiecie, ja działam dużo z różnymi narzędziami o produktywności, efektywności. Jak ja znajdę nowe narzędzie, to myślę, nie, to potrzebuję to przetestować, bo na pewno się przyda. I czasami to jest takie testowanie dla testowania, nie dlatego, żeby znaleźć nowe narzędzie. Moje narzędzia są super, świetnie działają, nie potrzebuję zastępować w większości przypadków, ale czasami testuję, żeby potestować, żeby się pobawić czymś nowym, nową zabawką. I to jest taka wtedy optymalizacja nie dla optymalizacji, tylko dla zabawy czymś nowym, co może być przyjemne i miłe. I to jest taka moja odmiana nudy. To właśnie to trochę ten przykład z tym zaplanowaniem, to chyba to była taka trochę zabawa dla mnie, nie? Że pojawił mi się pomysł, pomyślałam sobie, że okej, mogłabym jechać na taką wycieczkę, zaplanowałam, wiecie, 5 dni, gdzie śpię, w których miejscowościach, gdzie przechodzę i tak dalej, co jestem w stanie osiągnąć, ale na razie tego nie robię, aczkolwiek no już to była taka satysfakcja właśnie z zaplanowania i też taka rozrywka z tego, że popatrzę sobie na mapy, poczytam coś tam, więc to tak coś tu jest na granicy Jasne, takiej zabawy. jasne. To jeszcze mamy parę pytań z innego obszaru, ale jeszcze jedną rzecz a propos tutaj optymalizacji, i to wyszło w poprzednim odcinku, który nagrywałem o organizatorze, kiedy był w pierwszy sezon, nagrywałem z pojedynczymi osobami. I tam z moim gościem rozmawiamy, i w pewnym momencie wyszło, że mamy jedną wspólną rzecz, jeżeli chodzi o organizatora, dotyczącą lodówki i sposobu gotowania. Potem zadawałem te pytania innym osobom. My tam z Łukaszem sobie rozmawialiśmy i wyszło nam na to, że my bardzo rzadko trzymamy się przepisów i czasami otwieramy lodówkę, patrzymy, co tam jest, co by tutaj z tego ugotować. Mi osobiście rzadko się zdarza ugotować ten sam przepis dwa razy, bo za każdym razem coś tam zmieniam. I teraz się zastanawiałem od tamtej rozmowy, czy to jest tylko akurat przypadkowa moja cecha i Łukasza, czy to jest może coś wspólnego z organizatorem. Jak to u was jest z przepisami, podążaniem takim w kontekście lodówki, ale też innymi bardzo konkretnym podążaniem za procesem, czy bardziej jest taki jakiś flow? Kurczę, trochę mi się wydaje, że Wojtek to masz trochę trudniej, bo jednak w procesie naukowym, w badaniu jest chyba jakiś tam rygor, który trzeba przestrzegać. Tak mi się wydaje. Śmieję się strasznie, bo teoretycznie tak, ale praktycznie też szuka się trochę takich dróg na skrót, tak bym powiedział. Nie wiem, może puryści, tu teraz naukowi, którzy może nas słuchają, będą rzucać gromy, ale po prostu okej, zaczyna się na przykład od czegoś, kto coś już zrobił, tak? No ale po to się jakby testuje nowe rzeczy, żeby ten postęp szedł do przodu. Więc opieramy się na jakiejś bazie, ale tę bazę czasem można zmienić, jeżeli są do tego, nie wiem, jesteśmy w stanie to udowodnić naukowo, tak? Na jakiej podstawie? Na przykład przeprowadziliśmy trochę inaczej nasze tam badania i zastosowaliśmy na przykład inną metodę naukową niż jest zalecana. No ale na tym jakby polega postęp. Ja bardzo dużo pracowałem w takim analitycznym. Przygotowałem próbki do analiz, takie typowo środowiskowe próbki wcześniej. I tam wiele rzeczy było na zasadzie, no, kiedy pierwszy raz jest to robione, albo ktoś to zrobił, ale w trochę innych warunkach. No i my musieliśmy jakby też po prostu z pracownikami zmieniać. A to trzeba to zmienić, a może to trzeba zmienić, a może to skrócić, a może to dodać. Więc jest ten właśnie proces optymalizacji. No to się nawet nazywa po prostu optymalizacja tam procesu, na przykład rozdziału jakiegoś tam chromatograficznego, nie wchodząc jakoś tam w duże szczegóły. Ale to jest to, co mówiłem wcześniej o tym chodzeniu na skróty. Czasami jest tak, że warto pójść na skróty, żeby zobaczyć, jaki jest wynik, nawet nie biorąc pod uwagę, że ten wynik będzie prawdziwy, ale po prostu dla testowania. A może się okaże, że ten wynik będzie prawdziwy, nie? Więc też jakby w świecie naukowym to się dzieje. No po prostu wszyscy robią eksperymenty, wszyscy testują i te eksperymenty rzadko kiedy są
stuprocentowo powtarzalne w takim sensie, więc to pomaga, pomimo wszystko, że masz jakąś bazę, ale możesz się pobawić właśnie w te eksperymenty. Jasne. To z ciekawości dopytam Kuchnia? jeszcze, a z tym gotowaniem jak jest? U mnie? No cóż, ja gotuję tylko jak muszę, także u mnie po prostu partnerka zajmuje się gotowaniem przede wszystkim, ale wtedy się trzymam przepisu, no bo jak robię to nie za często, no to nie chciałbym, żeby coś się zepsuło w tym momencie i dzieci powiedziały, że tego nie będą jadły, nie? Więc akurat w tym przypadku staram się trzymać przepisu. Dobra, dzięki. Karolina? Ja bym powiedziała, że ulubiona metoda gotowania moja to jest na oko. I tutaj się podpisuję pod tym całkowicie. Mimo, że mam książki kucharskie, bardzo je lubię też, ale rzeczywiście często tak w takich codziennych sytuacjach zdarza mi się, że po prostu to, co mówisz właśnie, że otwierasz lodówkę, patrzysz, co jest i coś tam zawsze wyjdzie. Ale ja gotuję dużo i piekę dużo i się nauczyłam już i tutaj już ten... W drugą stronę to trochę przechodzi, że są rzeczy, w których niestety, ale trzeba być precyzyjnym odnośnie wagi i przepisu. I to są takie rzeczy jak bezy, torty, makaroniki, chleb. To dlatego tam nie piekę. Trzeba, no, tam trzeba być precyzyjnym. Bo tam jest chemia, tam jednak chemia działa i te proporcje rzeczywiście są ważne. Słuchajcie, trochę mówimy o tych rzeczach, które są pożyteczne, trochę przyjemne w kontekście organizatora. Natomiast znowu z własnego doświadczenia i chciałbym was też podpytać o to, widzę jedną ciemną stronę tego talentu, a właściwie dość często pokazującą się ciemną stronę talentu, jeżeli nie jest dobrze komunikowana. I czasami jest takie powiedzenie, że ludzie nie lubią zmian, nie? Że ludzie lubią stałość, przewidywalność i tak dalej. A my z tym talentem dosyć często wprowadzamy zmianę, bo działamy inaczej, zmieniamy proces, idziemy na skróty i tak dalej. I mam takie wrażenie, że dość często to zbierane albo negatywnie, albo zaburzenie takiego status quo, albo wręcz wprowadzenie niepotrzebnego zaburzenia, zamieszania, po to tylko, żeby zamieszać. Chciałem was zapytać, jak wy odbieracie reakcje innych osób na to, co wy robicie, którzy nie rozumieją, właśnie jest ta zmiana niezrozumiana. Ewentualnie, to będzie drugie pytanie powiązane z tym, czy jest jakiś sposób, w jaki wy planujecie i zarządzacie zmianą też od tej strony emocjonalnej, żeby komuś pomóc. Ja tu wchodzę, zmieniam, optymalizuję, koordynuję, organizuję. To się będzie wiązało ze zmianą. I właśnie co się później dzieje? Czy z tej strony też wam się organizator w jakiś sposób kojarzy? Macie doświadczenia z tym? Wiem, że to jest dosyć duże pytanie, więc wybierzcie sobie ten klocuszek z tego, z którym chcecie tutaj poobracać. To duże pytanie, niełatwe. Ja na co dzień pracuję dużo ze zmianą. Tak naprawdę Scrum Master, czyli rola, którą pełnię, też jest nazywana agentem zmiany i to na różnych poziomach organizacji. I pod tym kątem ja nie mogę sobie pozwolić na takiego organizatora, który po prostu przychodzi, to robi. Tu jest bardzo dużo pracy z ludźmi, z wytłumaczeniem, z pokazaniem, ale też z drugiej strony i trochę nie mogę sobie, nie wiem, czy to dobre sformułowanie, że nie mogę sobie pozwolić, ale chyba tak, że ja nie chcę i nie mogę sobie pozwolić też na zmienianie dla zasady, bo ja jestem tylko tą osobą, która ma pomóc, a to nie ja będę czerpała korzyści, więc łatwiej jest wprowadzać, jak się pokaże ten cel i pokaże się ten wpływ, do którego się dąży, jak się porozmawia z interesariuszami, z klientami różnych obszarów czy procesów, żeby oni sami określili, czego potrzebują i czy chcą w ogóle tych optymalizacji, tak? Bo inaczej to jest trochę walka z wiatrakami i może... mojego organizatora to trochę czasem boli, jak długo to trwa i jak czasami niektóre pomysły nie są przyjmowane, to gdzieś tam dla takiego też zdrowia własnego, żeby się nie spalić, nie wypalić, to ja po prostu pomagam, ale nic na siłę. I to jest coś, czego się nauczyłam przez te ostatnie lata, co było też zmianą jakąś, tak, którą trzeba sobie przepracować, bo to jest trudne do zaakceptowania, jak się widzi, że mogłoby być inaczej, ale no, praca z ludźmi, nic na siłę, to jest bardzo duży temat. I zarządzanie zmianą jako change management to też jest bardzo duży obszar zainteresowań moich też, ale... Jasne. Bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo to jest tak rzeczywiście, że często z poziomu różnych talentów
widać, że można lepiej, nie? Czy to z poziomu organizatora, jak my rozmawiamy, czy maksymalisty, czy stratega, ale zwłaszcza w takich rolach jak twoja, która jest tak naprawdę rolą wspierającą, to jest nie tylko, że nie ty będziesz to robić, ale nie ty będziesz się stykać z problemami osobiście, nie? To jest Tak. ta druga strona medalu. Ale też często nie ja wezmę za to odpowiedzialność. Ja jestem Tak. często doradcą, facilitatorem, umożliwiaczem, jak kto można to nazwać bardzo różnie, ale często to nie jest moja odpowiedzialność, więc ja mogę Jasne. być tylko tym doradcą i tylko uwidaczniać coś, Jasne. co jest. No i ta druga też strona medalu, że jak będzie sukces, to często jest sukces zespołu, a nie twój, nie? Ty jesteś tam tylko w tle. Tak, aczkolwiek dla mnie przy sukcesach gorszym problemem jest to, że na sukces trzeba często poczekać długo, bo jeżeli mówimy o Tak. zmianach postaw, zmianach procesu, to czasami, żeby mieć tą właśnie satysfakcję dla organizatora, że rzeczywiście jest efekt, to są miesiące, a nawet i dłużej czekania na ten efekt. Zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych procesach, Tak, ale systemach. wynagradza. Tak. Wojtku, to loaded question. Może jeszcze do tego, co Karolina przed chwilą powiedziała. Dlatego warto mieć dużo tych piłeczek, bo wtedy któraś piłeczka zawsze przynosi satysfakcję w danym momencie, nie? Bo coś się tam dzieje. Więc im więcej tych piłeczek, tym lepiej oczywiście. Ale jeżeli chodzi o komunikowanie zmiany i przede wszystkim pracę z ludźmi, no to ja mam o tyle łatwo, że ja mam indywidualizację na drugim miejscu. No i wcześniej ja oczywiście, jak o tym nie wiedziałem, to tam intuicyjnie byłem w stanie po prostu dogadać się z ludźmi na jakimś tam poziomie, bo wiedziałem mniej więcej, czego oni potrzebują, jak pracują, jak tą ewentualnie zmianę zakomunikować, albo jakich podejść właśnie, tak powiedzmy, z takich, nie wiem, bardziej gorszej strony, żeby przepchnąć te zmiany, które ja bym chciał, tą optymalizację tego procesu. I to chyba jakby to jest istotne. Potem się nauczyłem w ogóle komunikować, że komunikacja mimo wszystko jest podstawą moich potrzeb, dlaczego ja chcę to zrobić i dlaczego to może być na przykład dla tej osoby, z którą pracuję, czy dla akurat konkretnego zespołu potrzebne. Plus ta komunikacja nie jest jednostronna i znowu ta indywidualizacja pomaga, że jestem w stanie jakby słuchać tej drugiej strony i gdzieś tą zmianę w jakiś tam sposób zaplanować, która będzie uwzględniała właśnie potrzeby tej drugiej strony. A jak to się robi w praktyce? No właśnie w praktyce to jest ta komunikacja. Słucham, nie wiem, ktoś jak pracuje i nie wiem, pracowałem z ludźmi, którzy są bardzo właśnie jest ukierunkowani, jest duże takie ścisłe umysły analityczne i to wtedy trzeba im no właściwie prawie rozrysować, tak bym powiedział, matematycznie pewne rzeczy. A jeżeli dobiorę do tego odpowiednie narzędzie, właśnie odpowiedni język, to wtedy jest, aha, okej, okay, bardzo dobrze, możemy to robić, nie? I też miałem sporo takich sytuacji, szczególnie jak wchodziłem w nowy projekt, który był mocno obsadzony inżynierami, takimi, wiecie, bardzo silna matematyka i wszystko trzeba podawać na liczbach. Więc właśnie dobranie tego narzędzia do tej grupy, jaką się ma, jest bardzo istotne, plus ta komunikacja, nie? Ale ja bym dodała do tego, że w sumie takie poznanie też potrzeb, ale i motywacji tej drugiej strony. Co tam jest pod spodem, bo czasami, szczególnie jak się pracuje z oporem nad zmianą, to czasami te motywacje pod spodem mogą być kluczowe do tego, żeby w ogóle przeprowadzić tą zmianę. Więc to może być też takie pomocne. To ja zawsze pytam, tak jak przy Wojtku, a jak badasz te potrzeby i te motywacje, Karolina? No, często zwykła po prostu rozmowa, dobre pytania, pytania otwarte, nie zamknięte, ale też w zespołach zdarzało mi się, żeby też po prostu lepiej rozumieć zespół, zdarzało mi się korzystać z takiego narzędzia Moving Motivators z Management 3.0. To pamiętam, że w momencie, w którym przeszliśmy, jak się pojawiła pandemia i przeszliśmy na pracę zdalną i właśnie bardzo siadła atmosfera w jednym z zespołów, z którymi wtedy pracowałam i próbowaliśmy w ogóle jakby poznać z menadżerem, o co chodzi, dlaczego, bo też spadła efektywność pracy, skoro spadła atmosfera i motywacja. I właśnie się okazało, że tam w zespole, korzystając z tego narzędzia, odkryliśmy, że większość osób jest bardzo relacyjnych i bardzo potrzebuje bliskiego kontaktu. I przez to, że po prostu nagle zniknęliśmy z biura, to momentalnie siadła motywacja do pracy takiej codziennej. Więc też fajne narzędzie.
do zbadania. Prosimy potem o linka, damy w notatkach do tego odcinka. Trochę wspominałeś o tym, że to nie tylko plusy, ale też ciemne strony tego talentu, nie? Więc może trochę to o tym porozmawiajmy. Nie po to, żeby się dołować, ale też po to, żeby dać komuś przykłady i odbić się od naszych przykładów i lekcji. Tak jak Karolina powiedziałaś, to nie porażka, kiedy się uczymy czegoś z tego, prawda? Ja też to bardzo, bardzo wierzę. I moje pytanie właśnie, jakiego rodzaju ciemnych stron, trochę to wspominaliście, tak powiedziałem, ale może masz jakiś inny przykład jeszcze, jakiego rodzaju ciemnych stron tego talentu doświadczyłeś? Co z tym, co z tym się potem zadziało? Cisza w eterze. Bo ten talent nie ma ciemnych stron, no. Ja bym powiedziała trochę inaczej, bo może nie ma ciemnych stron, ale może na pewno wywołać ciemne strony albo wywołać negatywny wpływ. I to trochę już chyba padło, bo ja bym powiedziała, że relacje są takim aspektem, na który niestety to może wpłynąć negatywnie. I też na własne samopoczucie, bo mam na przykład takie wspomnienie trochę, jak jeszcze nie byłam w ogóle świadoma tego, że coś takiego jest, że mam też jakiś, nie wiem, początek studiów, tak, wyjazd ze znajomymi i ja oczywiście wszystko miałam tam, nie wiem, zaplanowane i tak dalej i nie szło po mojej myśli, nie szło zgodnie z moim planem. I tak naprawdę we mnie się budziła frustracja i na tych moich znajomych, na tych moich przyjaciół. I wtedy jeszcze nie miałam tej elastyczności, tego podejścia, żeby rzeczywiście zmieniać te plany. I to sprawiło tylko tyle, że to ja byłam zła, to ja byłam sfrustrowana, ale oczywiście też na jakiś tam czas mogło popsuć nam relacje. I to samo w sumie w pracy, że jeżeli tak sobie myślę, że jak się próbuje trochę na siłę albo trochę za bardzo wprowadzić jakieś zmiany, to bez dobrego, to co też padło, bez dobrego wytłumaczenia, bez dobrego zarządzania tą zmianą, może to po prostu popsuć relacje. I wydaje mi się, że po sobie patrząc, że organizator ma taką tendencję do zapominania o tych ludziach, którzy są obok, tak? Tylko jakby ten proces, ta optymalizacja, ta efektywność, a no niestety ci ludzie są tutaj bardzo istotni. Dokładnie. W karcie talentowej, które mam przygotowane na podstawie oczywiście kart galupowych, jest takie coś, że nie lubię oporu wobec niezbędnych zmian. Jak ten opór się pojawia, tak. To... To jest ten czynnik ludzki, na który nie zawsze mamy wpływ w tym wypadku. Też jakby nawiążę do czynnika ludzkiego, bo jakby dla mnie nie jest problemem czasami nie trzymać się planu, który gdzieś tam zrobiliśmy. I nie zawsze wszyscy to są w stanie zrozumieć. Czasami to przeciwko mnie się obraca, bo ja sam swoich planów gdzieś tam na przykład nie dotrzymywałem. Ale nie mam jakiegoś takiego strasznego oporu przed po prostu odrzuceniem tych planów, no bo zawsze mam coś innego pod ręką i mogę powiedzieć, że to jest w tym momencie ważniejsze. Więc uświadomienie sobie tej hierarchii potrzeb, czy tego, co, nie wiem, powiedzmy, trzeba zrobić, tak, w danym momencie, mimo że się nie chce, mimo że to nas nudzi, no ale przez to, że na przykład się zobowiązaliśmy, jest jakiś tam termin, albo po prostu da to nam dużo jakiś tam lepszy zysk w przyszłości, to myślę, że to trzeba sobie przeprocesować właśnie, kiedy można odrzucić ten plan, a kiedy mimo wszystko powinniśmy się gdzieś tam przytrzymać i ewentualnie gdzieś tam zoptymalizować, żeby przyspieszyć to, co mamy zrobić. To myślę, że to jest dla mnie taka ciemna strona tego talentu, że właśnie bez problemu mogę coś nowego zainicjować i udać, że na przykład przekazuję to albo tak jak mówiłem wcześniej, opuścić tą piłeczkę. Ja tak jeszcze teraz pomyślałam, że nie wiem, czy nazwałabym to ciemną stroną, może jakimś takim ukrytym kosztem, bo ja chyba często mam tak, że patrzę bardzo globalnie, na przykład na jakieś usprawnienie i wiem, że optymalizacje globalne mogą wiązać się z tym, że lokalnie coś przestanie działać albo lokalnie zacznie się coś psuć, co z punktu widzenia całości, nie wiem, organizacji czy systemu, to pewnie na plus, że zmiany są globalne, ale to może być taki ukryty koszt, o którym nie zawsze się pamięta. Szczególnie jeżeli na przykład wychodzimy z jakiegoś jednego obszaru i wpłyniemy na inny obszar i my tutaj idziemy wprost z tą zmianą, czyli mamy takie trochę klapki na oczy, że to może być taki, no nie wiem, ukryty koszt albo coś, co wypada ze spojrzenia.
nie wiem, jak to nazwać trochę inaczej. Może taka pułapka organizacji, że. Dotykasz czegoś, co często jest mówione, że lepszy jest wrogiem dobrego, w takim sensie, że widzimy, że może być lepiej, ale nie uwzględniamy tego kosztu, że wiele osób, wiele czynników musi się zmienić, żeby to lepsze było, nie? I nie liczymy. Ja tak naprawdę teraz zaczynam się uczyć trochę bardziej statystyki, probabilityki. Właśnie przypominam sobie z czasów, kiedy uczyłem się tego w liceum, na studiach. No jest to expected value, nie? Czyli to wartość oczekiwana na końcu. I my czasami jak organizujemy, to nie patrzymy na to, jakie jest expected value. Patrzymy, że będzie optymalniej, ale czy w cyklu życia tego czegoś ta wartość dzięki tej optymalizacji będzie wyższa czy niższa, gdybyśmy tego nie ruszali, dokończyli tym starym sposobem, ale z mniejszą frustracją, z nieuczeniem się nowego i tak dalej. Bo wydaje mi się, że zapominamy o jednej rzeczy, tu w całą trójkę, że cała trójka ma uczenie się. I dla nas zmiana i uczenie się czegoś nowego w wyniku tej zmiany jest tak naprawdę przyjemne, prawda? To jest fajne, że się uczymy czegoś nowego. A są osoby, które się uczą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebują się czegoś nauczyć, a nie dlatego, żeby się uczyć. I myślę, że to może być pułapka tego innego talentu tutaj wpływającego na organizatora Czyli w naszym ta przypadku. chęć do eksperymentowania właśnie tutaj się. Tak. Plus zasilanie, zbieranie, nie? Że mamy łatwo Tak, dostępne tak. pomysły i opcje różne z boku. U mnie jeszcze się odpala do tego odkrywczość czasami. Nie? To I jest chmura męczące. pomysłów. No. Dokładnie. Te talenty nigdy nie działają. My je czasami rozbijamy na pojedyncze, żeby właśnie tą jedną śrubkę dokręcić albo zmienić, ale one nigdy nie działają jako No, i to jest, niezależny system. i Nie? to jest najgorsze, jest to właśnie, że tak coś tam sobie pomyślisz i to jest tak, przecież to można zrobić, bez problemu. I potem Dokładnie. Człowiek tak siedzi, nie, po co, nie rób tego, bez sensu, w ogóle nawet o tym nie myśl, bo nie masz na to czasu, albo to w ogóle nic ci nie przyniesie, ale tak, ale to jest fajny pomysł. No przecież jesteś w stanie to zrobić, nie? Tak, koszt alternatywny jest, nie? No. Wcześniej Wojtek powiedział jeszcze jedną rzecz, która mi się mocno kojarzy też z tym talentem. Nie tylko z tym, ale z kilkoma talentami, które są powiązane z działaniem. Gdzie jest ta granica optymalizacji? Bo to, czy warto, czy nie warto wchodzić w jakąś zmianę, organizację, zrobienie czegoś elastycznie, to jest jedna rzecz. Ale gdzie jest ta granica, kiedy można powiedzieć, OK, it's good enough, nie? Wystarczająco dobrze zoptymalizowane. Widzę, że to mogą być jeszcze dwa, trzy kolejne kroki do przodu, ale to już jest na tyle dobre, że dostarczy mi tych wyników, które potrzebuję. I to można nazwać Pareto, można go nazwać good enough, można nazwać jakkolwiek inaczej. Natomiast co wam pomaga stwierdzić, OK, już przestaję ruszać, bo to jest wystarczające? Lenistwo. Dobra odpowiedź. Dochodzisz do, w pewnym momencie po prostu się dochodzi i tak, czy właściwie jest sens dalej to robić, czy mi się chce? No już się człowiek narobił, już mamy lepsze wyniki. Nie, to może już to zostawić, nie? Więc ja trochę żartuję jakby od tego lenistwa, ale jest gdzieś może tam, nie wiem, nie umiem tego podać na liczbach jakby u siebie, ale po prostu jest takie przekonanie, że okej, wystarczy, nie? Już dalej nie ma co. Dalej to niech się na przykład, albo ktoś inny, jak chce się tym zajmować, to niech się w to bawi. Ja już myślę, że dla mnie jest okej. Okay. I dalej nie ma co tego ruszać. Dobra, dzięki. Podoba mi się. Karolina? Ja tak naprawdę przejęłam dużo z tego, z tej dziedziny, w której siedzę, czyli ze zwinności. I tam jest dużo mechanizmów, które pomagają może nie zastopować, ale gdzieś tam powiedzieć, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej, okay. Czyli wychodząc, nie wiem, od potrzeb, od oczekiwań klienta, interesariusza, czy on jest w ogóle zadowolony, czy jest już happy, czy jeszcze nie, poprzez jakieś mierniki, które dotyczą, nie wiem, stanu systemów, tak, bo określamy jakieś wskaźniki techniczne na przykład, tak, że jakiś poziom jakości jest zapewniony po, nie wiem, czas trwania, tak, czas przepływu w ogóle jakiegoś zgłoszenia przez system, czy realizacji zmiany w systemie, tak, to też mogą być mierniki, które nam powiedzą, czy okej, czy to jest już wystarczająco dobry system, czy my jednak mamy tam ambicje dalej, tak, iść. Po też odczucia ludzi, po zwykły feedback, czy im się dobrze pracuje w tym procesie, czy w tym zespole, czy w tym systemie. Więc to tam jest dużo tych narzędzi, które mówi o tym. Oczywiście też porównywanie w ogóle kosztów, ile zarabiamy, a ile wydajemy, tak? Czy my przypadkiem nie wydajemy zbyt dużo versus zysk, który będziemy mieli z tego, z tej zmiany, czy versus zysk
kontekst tego, co zrobimy. Więc to tam jest cały wachlarz tak naprawdę tych elementów, które mogą pomagać i które mogą wspierać w tym podjęciu decyzji, że okej, już jest wystarczająco dobrze. Ale z drugiej strony mam w głowie też cały czas takie myślenie, że zmiana jest procesem ciągłym, więc to, że w tym momencie decyduje się na to, że to jest okej, to nie oznacza, że za miesiąc czy za 2 miesiące nie stwierdzę, dobra, tam jeszcze coś można poprawić, nie? Więc to, tu się akurat nie zamykam. Są momenty, w których Jasne. przestaję po prostu i tyle. Jeszcze dodam, że też ważne jest, po co tą zmianę robimy, Tak, bo tak. To jest w stanie nam powiedzieć, czy już wystarczy, czy nie. Właśnie Karina wspomniała tutaj różnego rodzaju wskaźnikach i tak samo, nie wiem, znowu wrócę to tam do swojej chemii analitycznej, czy tam odzysk na poziomie kolejnego procenta jest akceptowalny, czy to już jest ta wartość, która po prostu generuje dużo większe koszty. Ale jeżeli sobie na początku założymy, że nasza, nie wiem, graniczna wartość, powiedzmy, nazwijmy to tam jakieś abstrakcyjne 85% odzysku ma być, to dochodzimy do tej granicy i wiemy, że okej, dalej już nie ma co, no bo po prostu koszty będą za duże, albo czas będzie dłuższy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to jest, pozwala nam po prostu powiedzieć, dobra, przechodzimy do czegoś innego. Albo oddajemy to komuś innemu na zasadzie, słuchajcie, tam jeszcze jest miejsce do optymalizacji, ale ja już zostawiam to wam, bo ja już się zajmuję czymś innym. Ja bym chyba tylko dodała, bo tak mnie kusi coś, bo jest w ogóle cała koncepcja też lean management, czyli zarządzanie szczupłek, które się skupia na optymalizacji marnotrawstw, na zmniejszaniu marnotrawstw. Natomiast tak sobie pomyślałam jeszcze, że żeby też nie wpaść w tą pułapkę kosztów czy zysków, bo czasami robi się rzeczy też z innych powodów i o tym warto pamiętać, że czasami na przykład robi się coś PR-owo, albo czasami, nie wiem, robi się coś ze względów ekologicznych, nawet jeżeli one są droższe niż to, co możemy zastosować, tak? I Tak, też warto no, ale pamiętać właśnie o tych, to jest te po co, to co powiedziałeś. dokładnie No. Ten cel. Ja też biorę sobie, zapisywałem te rzeczy, które mówiłaś, uczę się od was. Ja też z czasów swojej pracy w kontekście zwinnych metodologii, ja bardzo pamiętam definition of done, czyli co to znaczy, by nie zrobione, nie? Tak. To mi pozwalało tak naprawdę dobierać też, co optymalizuję, w jaki sposób. I na przykład ja teraz, kiedy dla siebie, typowo dla siebie zmieniam na przykład coś związane z zarządzaniem zadaniami, to zanim sprawdzę nowe narzędzie, to sobie zapiszę, ok, po czym będę wiedział, że to narzędzie spełnia moje oczekiwania i działa lepiej niż to, które mam teraz. No i wypisuję sobie rzeczy i czasami na momencie wypisania tego definition of done mówię, kurde, ale ja nie potrzebuję. Nawet już ten moment czasami mnie odcina w ogóle od chęci zmiany, bo widzę, że już ten moment mam osiągnięty i nie ma szans, żebym tym swoją rzeczą poprawił to działanie. Przy czym czasami robię to i tak czy owak, dla samej zabawy. Zabawa też jest warta świeczki, prawda? Nie musi Tak. zawsze być efektywnie, produktywnie na koniec. Czasami może to być bawienie się dla samej zabawy. Ty podajesz często od siebie przykład z aplikacjami, że tam właśnie testujesz nowe aplikacje. No ja generalnie tego unikam, nie bawię się jakby właśnie w tego typu rzeczy, bo wiem, że wtedy zmarnuję, tak? Po prostu przeznaczę ten czas, który mógłbym zrobić coś innego, więc świadomie czasami nie wybieram pewnych obszarów do optymalizacji, gdzie teoretycznie mogłaby się zdarzyć ta optymalizacja. Także na przykład te właśnie u mnie aplikacje telefoniczne to jest coś, co jak ktoś mi powie, że to działa, no to sobie tam załaduję na ten telefon, ale tak jak właśnie ludzie testują mnóstwo tych aplikacji, mają mnóstwo tych aplikacji w telefonie, to ja mam dosłownie kilka takich najbardziej potrzebnych rzeczy, bo wiem, że jak do tego siądę i zacznę grzebać i zacznę szukać, no to przepadnę, nie? Właśnie tak. Mam jeszcze takie jedno, dwa pytania kończące trochę tę rozmowę. Chciałem zostawić osoby, które mają organizatora, z takimi praktycznymi rzeczami. To jak mogę przejść z punktu, którym jestem teraz, do organizatora, który jest świetnie zorganizowany, dojrzały, bo takiego pokazujecie, nie wiem czy wiecie, ale pokazujecie organizatora, który służy, który pomaga, który jest użyteczny. I przychodzi do was osoba, która zrobiła badanie Gallupa, mówi, a mam organizatora, wydaje mi się, że jest może mniej dojrzały, że jest częściej w ciemnych niż w jasnych stronach. Czego ja się mogę nauczyć, nie? Bo budowanie mocnej strony to jest wiedza razy umiejętności razy praktyka. To co byście poleciła, co byś poleciła takiej osobie, że jakich umiejętności warto szukać, żeby ten talent był bardziej użyteczny, produktywnie, żeby można było go produktywnie zastosować? To nie takie łatwe pytanie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
To może ja zacznę trochę na swoim przykładzie, to już wcześniej opowiadałem. Jakby ja się nauczyłem komunikacji, która mi pozwalała komunikować swoje potrzeby, ale równocześnie jakby słuchać ludzi, którzy mają swoje potrzeby. I ten organizator jakby się uczył na tej zasadzie, że ta zmiana jest nie tylko dla mnie, ale ta zmiana jest na przykład też dla kogoś, tak? Czy tam dla zespołu, czy tam dla organizacji, czy tam, nie wiem, dla grupy przyjaciół. I jeżeli nauczymy się komunikować, dlaczego to robimy i co będzie jakby, co nam da ta akcja, ta użycie tego organizatora, no to jest nam łatwiej, bo wtedy ludzie albo zaaprobują, albo nie zaaprobują, czasami dadzą nam jakby wiadomość, ten feedback, czy tą informację zwrotną, dlaczego tak się dzieje, albo czasami nie dadzą. No i oczywiście jak nam nie dadzą, to wtedy nie powinniśmy się denerwować, tylko no okej, zdarza się, tak? Ktoś ma inny punkt widzenia, nie chce się z nim podzielić, no to trudno, no to wtedy człowiek wzrusza ramionami i no to przejdziemy gdzieś tam do czegoś innego. To myślę, że to jest jakby istotne, żeby się nauczyć, ale to chyba nie tylko w kontekście organizatora, tylko jakby wszystkich umiejętności. Jasne. Szczególnie jak się pracuje na styku różnych, nie wiem, dyscyplin, czy tam jakby zawodów i tym podobnych rzeczy. Znowu jakby do swojego doświadczenia nawiązuję, że czasami chemicy mówią innym językiem niż biolodzy czy inżynierowie, mimo że mówimy o tym samym. I wtedy musimy się nauczyć jakiejś wspólnej definicji i jakby u mnie też z innymi talentami to się wiąże, ale ten organizator też się świetnie sprawdza, bo ja siedzę na tym okrakiem, na tym płocie i może nie wiem tyle co chemicy, może nie wiem tyle co biolodzy, ale wiem wystarczająco, żeby się skomunikować z tymi dwoma grupami i zakomunikować na przykład potrzeby. I to świetnie zaczęło działać jakby w jednym z projektów, gdzie po prostu ja miałem do czynienia z inżynierami, z takimi, wiecie, hardcore inżynierowie, z osobami z takich bardziej nauk socjalnych, więc byłem w stanie komunikować, co oni potrzebują, żebyście wy to mogli wykorzystać. A inżynierowie na przykład mówić, słuchajcie, oni potrzebują tego do ich pracy, tak? Więc dajcie im to, nie? Więc to jest takie, ale to chyba trochę odbiegam za bardzo od organizatora jako takiego. Dla mnie to jest zestaw rzeczy dedykowanych dla danego talentu, plus są rzeczy, które są uniwersalne, które służą tak naprawdę wszystkim różnym cechom, czy w kontekście talentów, czy w ogóle bycia po prostu lepszym człowiekiem dla siebie i dla innych. Więc uniwersalna rada też jest na propsie. Dzięki wielkie. Karolina? Tak osobiście, co mi pomogło, albo co wydaje mi się, że mogłoby pomóc, dwie rzeczy. Jedna taka, można powiedzieć, kompetencyjna, to odpuszczanie. W sumie dwie kompetencyjne. Odpuszczanie w takim sensie, że właśnie może nie na siłę, może niekoniecznie, może nie wszyscy widzą tą wartość czy potrzebę i po prostu zluzowanie, ale też druga taka, kojarzy mi się to też z odpuszczaniem, ale też takie pogodzenie się trochę, że żeby oddzielić moją potrzebę od oczekiwań w stosunku do innych. W takim sensie, że jeżeli, nie wiem, ja mam potrzebę, żeby coś było lepiej zorganizowane w tym przysłowiowym domu, to nie muszę, to jakby ja mogę to zrobić sama, tak? Nikt mi nie musi w tym pomagać i wtedy można sobie zdjąć wiele frustracji, że skoro to jest moja potrzeba, to po prostu może powinnam to zrobić sama i to zorganizować. To samo, nie wiem, jakieś podróże padły, tak? Że jeżeli ja mam potrzebę na przykład pójść do jakiegoś muzeum czy coś, to po prostu co z tego, że jedziemy razem grupą? Mogę się odłączyć na 2 godziny i to zrealizować i wtedy nagle może spaść sporo frustracji czy właśnie takich niewypowiedzianych oczekiwań. Więc takie odpuszczanie i nie zrzucanie na kogoś innego swoich potrzeb, to może pomóc tak postawą. Z praktycznych rzeczy to ja stosuję już od dłuższego czasu tak zwanego personal kanbana, czyli organizuję sobie po prostu i pracowo, i prywatnie, i rozwojowo na tablicach z wykorzystaniem metody Kanban. To mi też pomaga zobaczyć, ile mam te tematów na tapecie i pomaga tak pod kątem organizatora, że mam tam, nie wiem, jakieś to-do listy, że mam, że widzę, jaki jest postęp, więc to przy większych tematach pomaga zrzucić trochę z głowy. No i pracowo myślę, że dużo dzisiaj też narzędzi padło, bo to trochę zależy od obszaru, ale są takie narzędzia, które mogą się przydać wielu
w wielu miejscach, tak? Czyli to podejście lean management, to eliminowanie marnotrawstw, myślenie systemowe, ta zmodyfikowana macierz Eisenhowera, zasada Pareto, o której wspomniałeś, Dominik, czy no, myślę, że padło wiele takich narzędzi. Cały w ogóle change management, tak? To też jest bardzo dużo wiedzy zarządzania, która może być po prostu przydatna we wprowadzaniu zmian i no. U mnie jeszcze osobiście łączy się to ze stoicyzmem, ten organizator. Więc jak ktoś zna stoicyzm albo gdzieś tam powiedzmy praktykuje, to jest coś takiego, co pozwala zarządzać jakąkolwiek zmianą właśnie, która jest albo oczekiwana, albo nieoczekiwana. To też jest, powiedzmy, to trochę taka elastyczność w pewnym sensie, ale nie wiem, czy ja to gdzieś usłyszałem, czy sobie sam wymyśliłem. Jak usłyszałem, to nie będę brał za to kredytu, że organizator to jest taki strateg w danym momencie. Fajne, podoba mi się. Ładne. I love it. Zwłaszcza jako człowiek, który ma stratega na samym końcu, biorę. Że to jest właśnie coś, co wyciągamy plan po prostu z kapelusza, bo nagle go potrzebujemy, nie? To mi się zawsze ten organizator tak właśnie kojarzy. No, a tak jak mówiłem, stoicyzm to jest to zarządzanie właśnie zmianą, nie? Że jest zmiana i czy mamy wpływ na tą zmianę, czy nie mamy wpływu, a jeżeli nie mamy wpływu, to może chociaż w swoim obszarze będziemy mogli wykorzystać tego organizatora, żeby na przykład zminimalizować zły wpływ tej zmiany albo zmaksymalizować dobry wpływ tej zmiany. Super. Dziękuję Wam bardzo za te odpowiedzi. To było moje ostatnie pytanie o organizatora i nie wiem, czy wiecie, mam chyba 7-8 stron notatek z rzeczami, które się tutaj usłyszałem, dowiedziałem i też będę dla siebie stosował. Także dzięki, że pomagacie innym też zrozumieć ten talent. Na koniec moich gościnie zwykle pytam o dwie rzeczy. Po pierwsze, gdzie Was znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się z Wami skomunikować? A po drugie, jaką książkę polecacie? Więc będziemy tym kończyć. Karolino, te dwa pytania do ciebie. Zawodowo pewnie najłatwiej na LinkedInie, na innych platformach to tak bardziej prywatnie jestem pod moim imieniem, nazwiskiem. Z książką jest duży problem, bo ja dużo czytam i to chyba najtrudniejsze pytanie, ale myślałam o tym wcześniej, co bym chciała polecić i poszłabym chyba tak trochę niestandardowo, poleciłabym biografię Leonarda da Vinci w autorstwa Isaacson, chyba tak się nazywa ten. Walter Tak, Isaacson. tak, 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 tak. To jest w ogóle człowiek, który wydaje mi się, że może być inspiracją dla bardzo wielu osób. To jest człowiek, który mógłby życiorysem obdarzyć, nie, myślę, że nie wiem, z 10 ludzi co najmniej, ale tak sobie pomyślałam, że ja tam też trochę tego organizatora u niego widziałam, niekoniecznie w tych pozytywnych aspektach, więc wydaje mi się, że można tam trochę poczerpać, trochę poobserwować, no bo też dążył do usprawnień, dążył do znajdowania optymalnych rozwiązań, więc bardzo barwna, bardzo ciekawa postać. Dzięki, Karolino. Wojtku. No mnie najłatwiej złapać na LinkedInie, praktycznie innych platform nie używam, więc jak ktoś będzie miał jakieś pytanie, to zachęcam do kontaktu przez LinkedIna. Co do książki, to ona nie będzie nawiązywać do organizatora, no może trochę, ale przez przypadek będzie nawiązywać do tego, co powiedziałeś na samym początku, Dominiku, bo jest to książka traktująca o historii, to są opowieści niepoprawne politycznie, Sowieci Piotra Zychowicza. Ja mam ostatnio taki, powiedzmy, etap fascynacji, początek 1900 lata i po prostu odzyskanie niepodległości i to, co się działo na ziemiach polskich, to, co się działo w Rosji, Związek Radziecki i tym podobne rzeczy. No jest to książka, to ona się składa po prostu z takich krótkich felietonów wywiadów z różnymi historykami, no ale pokazuje absurdalną historię po prostu, jak coś powiedzmy no, z normalnego kraju, która była powiedzmy carska Rosja, jakiekolwiek standardy do tego przyłożymy, zmienia się w Związek Sowiecki i po prostu poziom absurdu, poziom zdehumanizowania populacji jest niesamowity. I to jest taka rzecz, jak patrzymy na dzisiejszy świat, że jak łatwo stracić to, co bierzemy zapewnić, czyli tą naszą, tak nazwijmy to, demokrację. Tak? Jak łatwo w ciągu kilku lat obrócić się w coś, co jest po prostu absurdalnie brutalne, dehumanizujące.
Dziękuję bardzo. Wszystko podlinkujemy w notatkach i wasze profile na LinkedInie i książki. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za podzielenie się waszymi opowieściami, przykładami i waszymi talentami. No i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia w internecie. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Jestem bardzo wdzięczny Karolinie i Wojtkowi za tak dobre i całościowe pokazanie tego talentu. Cieszę się, że opowiedzieliśmy o różnych jasnych i ciemnych stronach tego talentu, blaskach i cieniach. I no i mam nadzieję, że wyciągniecie sobie z tego coś dla siebie praktycznego, żeby będziecie wiedzieć, jak z tego talentu teraz korzystać w praktyce. No bo o to nam przede wszystkim chodzi. Na koniec dzięki, że jesteście, że słuchacie, wracacie, komentujecie, rozmawiacie. Tego podcastu bez was by nie było, także dziękuję, że jesteście. I co, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu lub do zobaczenia w intencjonalnie.pl. Cześć!